Przed nami ostatnie wydanie Studia Grupy Orlen w tym roku. Zapraszam serdecznie, zaczynamy! Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy tego programu. Świąteczne spotkania pracowników Grupy Orlen. Czas wręczania prezentów. Życzenia prezesa PKN Orlen. Przedświąteczny czas w naszej firmie co roku wyznaczają pewne wydarzenia, które zbliżają nas do Bożego Narodzenia. To kiermasz ozdób świątecznych na początku grudnia, potem konkurs na firmową bożonarodzeniową kartkę świąteczną, wreszcie spotkania zarządu firmy z pracownikami. Nie mogło ich zabraknąć także i w tym roku. Tegoroczne spotkania świąteczne odbyły się w ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem. W poniedziałek członkowie zarządu rozpoczęli od wizyt na terenie zakładu produkcyjnego. Prezes Wojciech Jasiński wraz z członkiem zarządu Marią Sosnowską odwiedzili instalację aromatów. Z kolei wiceprezes Mirosław Kochalski oraz członkowie zarządu Krystian Pater i Wiesław Protasewicz przybyli do pracowników bloku hydrokrackingów. Oczywiście były życzenia, świąteczny poczęstunek i wspólne śpiewanie kolędy. Dzieciąteczku na lirze, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Kolejne spotkanie odbyło się z pracownikami w stołówce w Centrum Administracji. Zebrani wysłuchali krótkiego wystąpienia prezesa Wojciecha Jasińskiego, a o świąteczną atmosferę zadbał zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka, który wystąpił ze świątecznym repertuarem. A czego życzyli sobie, najbliższym oraz koleżankom i kolegom pracownicy? Przede wszystkim radości, miłości, niech gwiazda betlejemska świeci i prowadzi. Ciepłych, rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń, radości, realizacji planów, a w nowym roku oczywiście wszelkiego dobra. I tego, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy od tego. Chciałabym życzyć wszystkim przede wszystkim zdrowia, ale także realizacji planów osobistych i zawodowych. Spędźcie, moi drodzy, te święta w takiej miłej, rodzinnej atmosferze. Rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, naładowania akumulatorów na nowy rok po to, aby zrealizować wszystkie swoje plany i marzenia. Odpoczynku, wytchnienia, rodzinnej atmosfery, zdrowia, szczęścia, pomyślności, a w nowym roku, żeby ten nowy rok był co najmniej nie gorszy niż ten, który był, a najlepiej, żeby był lepszy. Dodatkowym elementem poniedziałkowego spotkania była możliwość zrobienia własnoręcznie stroików świątecznych. Już dzień później, we wtorek, trafiły one do sal chorych płockich hospicjów. Podobnie jak przed rokiem, Fundacja Orlen Dar Serca znów przekazała darowizny hospicjom w całej Polsce. O to, jakie placówki otrzymały wsparcie od Orlenu, zadbali sami pracownicy, którzy zgłaszając hospicja już powodowali, że dostaną one pomoc od fundacji. W tym roku oprócz pracowników Orlenu taką możliwość mieli pracownicy Anwilu, Orlen Coltrans, Orlen Centrum Serwisowe i Orlen Południe. W sumie kilkaset osób wskazało ponad 30 hospicjów. Podczas świątecznego spotkania w Płocku prezes Wojciech Jasiński wręczył symboliczne czeki Tomaszowi Kordze ze Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego Hospicjum Płockie pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej, księdzu Szczepanowi Bugajowi z Caritas Diecezji Płockiej Hospicjum Stacjonarne oraz Magdalenie Kowalskiej z Centrum Medycznego Grupa Zdrowie Hospicjum Kraszewo-Czubaki. Podobne świąteczne spotkanie odbyło się także w Warszawie dla pracowników senatora Przybielańskiej. Tu także po wystąpieniu prezesa Wojciecha Jasińskiego składającym sobie życzenia pracownikom towarzyszył świąteczny akcent muzyczny, o co zadbał Rafał Majewski, urodzony w Płocku, utalentowany wokalista młodego pokolenia. Oczywiście spotkania świąteczne są już tradycją we wszystkich spółkach naszej grupy kapitałowej. Nasze kamery były w tym roku obecne we Włocławku, gdzie prezes Jacek Podgórski wraz z kadrą menedżerską spotykał się w przedświątecznym tygodniu z pracownikami Anwilu. Wszystkim pracownikom grupy Orlen pracującym w kraju i za granicą życzymy wesołych świąt i dobrego roku. Fabryka Dobrej Energii, czyli wolontariat obszaru produkcji, działa oczywiście przez cały rok, ale w tym wyjątkowym, przedświątecznym okresie fabryka stawia przed wolontariuszami nowe zadania. Tym razem wyruszyli do swoich podopiecznych ze świąteczną misją.
Realizatorzy wolontariatu pod skrzydłami Fabryki Dobrej Energii nie mogli przegapić okazji do odwiedzenia podopiecznych ośrodków i świetlic przed świętami Bożego Narodzenia. Nie pojechali do dzieci z pustymi rękami. Pod koniec listopada, pod egidą członka zarządu Krystiana Patera, odbył się turniej piłki nożnej. W listopadzie odbył się turniej Misia, w którym wzięło udział 12 drużyn. Wpisowe stanowią gry i zabawy dla dzieciaków z ośrodków. My jako pomocnicy Świętego Mikołaja postanowiliśmy w tym roku udać się do świetlic środowiskowych i nagrody przekazać dzieciakom. Myślę, że atmosfera była na tyle fajna, bo śpiewaliśmy razem kolędy i wykonaliśmy fajną robotę. Zebrane gry, puzzle, pluszaki i materiały biurowe trafiły do świetlic Iskierka i Smyk przy Otolińskiej, Promyk przy Walecznych, Chatka Puchatka przy Kwiatka, Pozytywka na Słodowej, Dom Marzeń przy ulicy Góry oraz Klubu Profilaktyki Środowiskowej Przyjaciele Świetlicy Młodzieżowej przy Dulisko. Zostawmy na chwilę tematy świąteczne, ale obiecuję, że wrócimy jeszcze do Bożego Narodzenia w drugiej części naszego programu. Teraz zaś o inwestycjach w jednej z czeskich spółek naszej grupy kapitałowej. Pojawiły się tam nowe, potężne maszyny. Mowa o lokomotywach Vectron i Bizon. Unipetrol Doprawa, przewoźnik kolejowy zajmujący się transportem produktów chemicznych z grupy Unipetrol, powiększył flotę lokomotyw o dwa nowoczesne pojazdy Flyner 1600, zwany Bizonem od firmy CZ Loco i Vectron MS od firmy Siemens. To część większej umowy mającej na celu stopniową wymianę floty spółki. Naszej strategii jedlą hodoby rozwój cele skupiny Unipetrol, a jedną z kluczowych inwestycji letyśnich o roku jest nakup modernich lokomotyw Vectron od społeczności Siemens. Modernizacja strojowych oparku nam do roku 2021 umożni nawyższyć objem przeprawionych produktów o tymierz 30%. Vectrony będą wykorzystywane głównie do transportu produktów chemicznych. Mogą one operować w Czechach, Niemczech, Austrii, Polsce i Słowacji. Program inwestycyjny, którego celem jest znaczące zwiększenie dostępności technicznej i efektywności taboru lokomotyw w całej grupie Orlen, ogłoszony został w marcu 2017 roku. Obejmuje nie tylko czeską spółkę Unipetrol Doprawa, ale także krajowe spółki transportowe Orlenu, czyli Orlen Coltrans i Euronaft Trzebinia. Zakłada on modernizację i zakup nowego taboru, zarówno lokomotyw bocznicowych, jak i przewozowych. Łącznie zaplanowano przeznaczyć na te zadania blisko 300 milionów złotych. Spółka Orlen Południe dzięki aktywnemu uczestnictwu w programie Odpowiedzialność i Troska zaprosiła dzieci z gminy Jedlicze do akcji Drzewko za Butelkę. O jej finale mówiliśmy w jednym z naszych ostatnich programów, ale dziś wracamy jeszcze na chwilę do tego tematu, a to za sprawą pewnej niespodzianki, oczywiście dla dzieci, którą przygotowała właśnie spółka Orlen Południe. Nagrodą specjalną związaną z konkursem Drzewko za Butelkę była dwudniowa wycieczka do Krakowa połączona z udziałem w warsztatach edukacyjnych. Każda z placówek szkolnych biorących udział w akcji zgłosiła klasę z najlepszym wynikiem zbiórki butelek. W sumie było to 35 uczniów wraz z opiekunami ze szkół w Żarnowcu, Długiem i Dobieszynie. Dukaty Decjusza to program edukacyjny adresowany do dzieci ze szkół podstawowych, promujący wiedzę o historii, ekonomii w kontekście historycznym i ekologii. Villa Decjusza to renesansowy budynek z 1535 roku, wybudowany przez Justusa Ludwika Decjusza, bliskiego współpracownika i sekretarza króla Zygmunta Starego. Jest jednym z najważniejszych zabytków renesansowych w Polsce. Dzieci miały okazję zwiedzić wnętrza pałacu, wysłuchać wykładu o polityce monetarnej Królestwa Polskiego okresu renesansu ilustrowanej działalnością Justusa Decjusza i Mikołaja Kopernika, poznały też tajniki ubioru i etykiety dworskiej. Z kolei warsztaty pod hasłem Błękitna Planeta miały przekonać dzieci o konieczności dbałości o najbliższe otoczenie. Mamy taki warsztat Niebieska Planeta i uczymy się, jak zapobiec suszom, w jakich krajach ich nie ma i jak możemy pomóc tym, którzy wody tam za bardzo nie mają. Ponieważ wycieczka wypadła akurat w Mikołajki, to dzięki staraniom pracowników spółki Orlen Południe dzieci znalazły prezenty tuż przed położeniem się do snu w pałacowych wnętrzach. Nocleg bardzo mi się tutaj podobał. Trochę późno zasnąłem, ale zasnąłem. Spaliśmy w dwóch salach, w śpiworach, na materacach i było fajnie. Wycieczka do Krakowa i warsztaty to przedświąteczny prezent dla dzieci i kolejny z elementów polityki odpowiedzialności społecznej, jaką wobec lokalnych mieszkańców prowadzi spółka Orlen Południe.
9 grudnia rozświetliliśmy Płockie Ogrody Światła. To drugi raz, kiedy Orlen zaprasza mieszkańców Płocka do baśniowego świata migoczącego tysiącami światełek. Zobaczcie, jak wyglądało otwarcie Płockich Ogrodów Światła w tym roku. Przy okazji zapraszam serdecznie do odwiedzania naszej iluminacji podczas świąteczno-noworocznych spacerów. Codziennie, po zmroku, aż do rana i tak do 7 stycznia. Dzięki Płockim Ogrodom Światła jesteśmy już mocno osadzeni w świątecznej atmosferze, a skoro tak i skoro to wydanie naszego programu jest ostatnim przed Bożym Narodzeniem, zapraszam teraz Państwa do wysłuchania życzeń Wojciecha Jasińskiego, prezesa zarządu PKN Orlen. Szanowni Państwo, pracownicy grupy Orlen, drodzy mieszkańcy Płocka, przed nami wyjątkowy czas, Świąt Bożego Narodzenia. Czas radości, pojednania i nadziei. Ich niepowtarzalny nastrój będzie nam towarzyszył przy wigilijnym stole i świątecznej choince. Życzę Państwu jak najwięcej dobrych chwil spędzonych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi w świątecznej atmosferze. Mam nadzieję, że święta w Państwa domach będą pełne miłości, ciepła i spokoju. W nadchodzącym roku życzę wszystkim Państwu, by nie zabrakło w nim przede wszystkim zdrowia. Mam nadzieję, że rok 2018 będzie wypełniony zawodowymi i osobistymi sukcesami, a Państwa praca będzie bezpieczna i przynosząca satysfakcję. Życzę również, by w życiu prywatnym mieli Państwo zawsze wsparcie ze strony najbliższych oraz poczucie szczęścia i spełnienia. Nadchodzący szczególny czas świąt jest także okazją do podziękowań za ciężką pracę i dobre jej efekty, które kieruję do wszystkich pracowników grupy Orlen. Szanowni Państwo, szczególne słowa chcę skierować do naszych pracowników w Płocku, bo sercem Orlenu zawsze był i będzie Płocki Zakład Produkcyjny. To on stał się punktem zwrotnym w historii rozwoju miasta, a dziś jest miejscem, z którym w różny sposób związanych jest kilkadziesiąt tysięcy płocczan. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju naszej firmy oraz naszego miasta. Wierzę, że spędzą Państwo świąteczny czas w gronie rodziny i przyjaciół, dzieląc się opłatkiem, wspominając szczęśliwe chwile i snując plany na nadchodzący rok. Wszystkim życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego 2018 roku. To były świąteczne życzenia prezesa zarządu PKN Orlen Wojciecha Jasińskiego. Kończymy nimi nasz program, ostatni program w tym roku, a zatem przyjmijcie Państwo także od całej ekipy, która pracuje przy studiu grupy Orlen życzenia dobrych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, a także fajnego 2018 roku. Widzimy się już wkrótce.